Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Witam Was dzisiaj, słuchajcie, z Energylandii. Tak, przyjechaliśmy całą rodziną i idziemy zobaczyć, co tutaj mają. Zaczynamy odcinek. No i słuchajcie, jesteśmy już w środku. Ja na razie pcham wózek do góry, ale idziemy na pierwsze na samoloty. Emilia już jest podekscytowana, bo nie może się doczekać pierwszej atrakcji. Także idziemy, zobaczymy co będzie. Zaczynamy. She's running to the play. Good? Dobre. Dobre? No i jak, Emi? Fajnie? Fajnie? Dobrze? So fast? Yeah. How you like it? This fast. This is fast? We are like almost like this. Jak, Emi? Dobrze? Wow! Yes. Ready? Go! Let's go! Whoa! We waited so long for this picture, like, why is it turning? Zdjęcie w 30 sekund. Oh. I do it now. Yeah. Emi, where next? Gdzie idziemy? Bumper car, bumper car. Bumping car, okay. Kalanina. I will take the bumper car. Dobra, let's go. Follow us. Ciocia Karolina, tylko ciocia Karolina. No to jedziemy za momencik. Ciocia Karolina gotowa? Yes, you have all the Emi, are you ready? No to ruszamy. I want this photo. My hair is everywhere. Oh. Oh, I feel like they're recording me. Emi, are you excited? Yeah, that we are going up. So fast. Yeah, that was so scary. You'd be so scary? Yeah. Ah, that's super. I to jest atrakcja dla dzieci. To ja się boję, co tutaj będzie na większych atrakcjach.
No i słuchajcie, chodzimy sobie już od dłuższego czasu i naprawdę pomimo tego, że prawie cały parking był zawalony samochodami, był strach, że po prostu będą duże kolejki i inne rzeczy, naprawdę jest bardzo przyjemnie i w zasadzie na żadną z tych atrakcji, co do tego momentu byliśmy, nie czekaliśmy dłużej niż 30 sekund. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo fajne uczucie, że wchodzimy i pomimo tego, że jest ogromna liczba ludzi, bo to naprawdę widać na parkingu, to wszystko jest dostępne. Nie ma takich kolejek. Oczywiście nie byliśmy jeszcze na tych głównych atrakcjach, bo my bardziej jesteśmy ze względu na Emilię, ale i tak jest git. A, bumper car, okej. Okej, go, Emmy! Drive! Go fast! Czekamy, teraz my wchodzimy. Are you excited, Emmy? Emmy, are you excited? You'll be sitting with who? Mama, Dada? Ciocia Karolina. Okay, then Ciocia Karolina be sitting with you. Emmy, tylko jedź ostrożnie, dobrze? Ostrożnie będziesz jechała? Emmy. Co to jest? Safety first. Ready? You're not scared? Oh, come on. What is this for? Jak pewnie zwróciliście uwagę, jest nas piątka. Samochodziki są na cztery osoby, więc ja akurat musiałem zostać w tym drugim. Jako osoba poszkodowana przez moich najbliższych, jadę osobno jeepem. I to jest chyba zabawka dla dzieci. Ale pomimo tego i tak fajnie jest. O, dinozaury i jakieś inne sobie rzeczy. Słuchajcie, niektóre rzeczy naprawdę tutaj są mega szalone. Jak na przykład widzicie to za mną. Ja nie wiem, jak na tym ludzie są w stanie wytrzymać, bo ja chyba bym się naprawdę bał. Oczywiście wszyscy chcą iść na to, poza moją siostrą, która szuka kompana, żeby we dwójkę iść. I nikt nie chce się zgodzić. I chyba ja się nie zgodzę, zrezygnuję. Pójdę na coś takiego bardziej dla dzieci. Look here. Jak tam? You be driving? Wait, you be driving? You a good driver? No to dobra, to jedziemy. Dobrze, to jedziemy. Oh! Emmy! Dobrze? Misiu, dobrze? You want dumplings? Maybe somewhere here. To jest dla dzieci. No to idź. Emmy, I want the da. No. When this do you like that? Dobra, poczekaj. Czekaj. To jest szalone. My teraz mamy przerwę na małego snacka, bo Emilia była głodna, więc akurat wzięliśmy trochę takich przekąsek z domu, więc w tym momencie ona sobie je, a ja mam czas, żeby mu coś powiedzieć. Słuchajcie, to co jest chyba ciekawe, to to, że to miejsce chyba powstało jakieś, nie wiem ile dokładnie lat temu, ale jeżeli ja jeszcze wtedy byłem w Polsce, to chyba tutaj dopiero coś zaczynano robić. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie słyszałem o tym miejscu. Na pewno to miejsce było 10 razy mniejsze niż jest w tym momencie, bo ogrom tego miejsca mnie po prostu aż przeraża. Tutaj jest podobno, słuchajcie, chyba ponad już 70 hektarów całych tych wycieczek, kolejek, tego wszystkiego. I to jest po prostu niesamowite. No, myślałem na początku, że małe dzieci tutaj nie mają co robić. Wręcz przeciwnie, małe dzieci mają tutaj zabawę no bez końca. Tutaj jest tak naprawdę bardziej... Większe są kolejki oczywiście do tych największych atrakcji i to jest zrozumiałe, bo po to ludzie płacą pieniądze.
ale małe dzieci naprawdę mają multum zabawy i w zasadzie bez żadnej kolejki wszędzie się wchodzi. To mi się naprawdę mega podoba. Zaraz idziemy na łódeczki, zaraz idziemy na inne rzeczy. No Emilia ma po prostu świetny czas tutaj i naprawdę świetnie się bawi. Kurde, aż żałuję, że tyle czekaliśmy, żeby tutaj przyjechać. Powinniśmy to zrobić w pierwszym tygodniu, będąc w Polsce. Tak? Emi, gdzie idziemy teraz? Gdzie teraz? I reach there. There? The boats? Okay, take mama and we go. I finish my lunch. You finish your lunch? Okay. Take mama and we going. Baby mama, clean your mouth because it's everywhere is chocolate. Up. No i słuchajcie, właśnie sobie jeździmy z Emilią. Jest naprawdę bardzo fajnie. Aż cieszę się, że znaleźliśmy to miejsce, że tyle osób dostałem od was zresztą komentarze o tym miejscu. Gdzie jest mama? Mama! Mom is going slow! No. Mom is going slow, mom. And it's nice? Yeah. High five. Yeah. Yeah, it's so cool. Naprawdę słuchajcie, Emilia ma po prostu niesamowitą zabawę. Może tak po niej to nie wygląda, że jest szczęśliwa, bo ona jest po prostu przerażona tych wszystkich nowych rzeczy, ale wychodzi z każdego miejsca, jest po prostu mega, mega zadowolona. Dla niej to jest na pewno największa wycieczka, atrakcja. Dla Christine troszeczkę mniej, no bo ona się boi tych dużych rzeczy. Pomimo tego i tak jest aktywna razem z nami. Teraz to jest nasza ostatnia rzecz, którą teraz tutaj zrobimy i idziemy coś sobie zjeść, bo jesteśmy już głodni, a jest pora powiedzmy obiadowa, no i później wracamy dalej z zabawy. Mam nadzieję, bo czarne chmury nadchodzą z tamtej strony, ale nie będzie tego złego, tylko powinno pewnie postraszyć. A wiecie jak to jest w Polsce, jak straszy to naprawdę leje bardzo, bardzo mocno. Emmy, what is this? Butterfly. Butterfly? Wow, you have a butterfly? Oh, it's so beautiful. Emmy, what is that butterfly? That building there. It's for you? What do you say? Dziękuję. Say to lady. Dziękuję. Say, say. Dziękuję. Dziękuję. Okay, I show you where we go now. We go eat something. Come on. No więc przyszła pora na obiad. Takie zestawy kebabowe tutaj serwują. Spore, naprawdę spore. Jak widzicie, to co jest tutaj, to zostało po Emilii i Christine. A one poszły tam za mną już na plac zabaw jakieś kolejne, więc ja sobie zjadł na spokojnie i zaraz do was wracam. We have one! Open! Open! Yes, we have it! 1,000 tickets! It's for me! It's for you! Okay, then one more time. Yes, Emmy! Yes, we have it! You! Follow you, Katego, you! Karolina Pikachu? Musisz zabrać się teraz? To jest praktycznie dokładnie, dokładnie gdzie jest nad tym. Poczekaj. Oh. One more. One more and we're going. Wait. Oh no. Oh, 10 points! Okay. Whoa. How many points we have?
Let me see. I got tree. What is that? I got tree. Jak pewnie zauważyliście, troszeczkę nam się rozpadało, więc czekamy, jak tylko przestanie deszcz padać i bawimy się dalej, tak? Tak? Gdzie idziemy, Emil, później? No, ma Emil, ja mam nową zabawkę, więc na razie się nie przejmuję tym, jaka jest pogoda. Zabułała. Powiedz po polsku albo po angielsku. Co? Leave me one. To za ile będzie? Minutkę, pilnuj rzeczy. No, dajesz, Krystyna. Co? Nie, ona nie chce. Maciek? Almost. Wow. 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 No i tylko dwójka odważnych osób. Ja i moja siostra Karolina idziemy na największą atrakcję. Tylko nie wiem, gdzie to się idzie. Czekaj, gdzie to idziemy? Tam? Zadra, dobra. Idziemy na Zadrę. Będzie dobrze. Ostatnia chwila, kiedy mogę jeszcze zrezygnować, ale już oddałem wszystko i chyba idziemy. Tak idziemy, Karolina? Na pewno? No dobra. Poczekaj, te pasy to musimy wybrać? Dobra, weźmiemy nasz wypadek. Czekaj, hej! Open this! Kamera. Co, powinienem kamerę włożyć? Właśnie zrobiliśmy Zadrę. Ja nie wiem dlaczego, ale Karolina jest uśmiechnięta, a ja się czuję, jakbym przeżył największy koszmar w swoim życiu w ciągu minuty i 50 sekund. Bo chyba tyle się jedzie, ale muszę wam powiedzieć, bo to jest tak od razu z tego, co zeszliśmy, dlatego tak na bieżąco, jakie są emocje, to powiem wam, że emocje, jakbyście oglądali filmik, jak to się jedzie, to może jest 1%, albo nawet mniej niż 1% tych emocji, które przeżywacie na tym foteliku. Bo ja po prostu jestem... Teraz tak na spokojnie myślę, to możemy to zrobić jeszcze jeden raz i wiedziałbym, na co się przygotowuję, ale ten spad tak 90% w dół na początku, to co pod tym myślisz? No to jedynie jest dyskomfort. Jezus Maria, ja nawet nie widziałem, gdzie my lecimy tak naprawdę. Nie wiem, po prostu, ale mistrzostwo świata. Obowiązkowa atrakcja, jeżeli tutaj będziecie, to oczywiście dla dorosłych. A my idziemy szukać Krystyny, Emily. To jest nasz wózek w ogóle? To będzie od początku szło. Tu. Jezus Maria. A jak to się powiększa? Bo ja... Ta dziewczyna przede mną była taka niska, że ja musiałem głowę chować, żeby po oczach je dostać. Tym wiatrem. Ej, masakra. Ale zobacz, nie tylko ja. Widzisz, dużo osób się tak chowało głowę. Bo po prostu tak wiatr wiał. Co jest, Emi? You have a big ice cream?
teraz mam troszeczkę więcej chwili, żeby wam powiedzieć ogólnie, co o tym myślę. I naprawdę park rozrywki jest idealny, bo naprawdę pomimo tego, że na przykład złapie wasz deszcz czy coś innego, zawsze są miejsca, gdzie można się schować do środka i na przykład oglądać jakiś spektakl, tak jak my na przykład byliśmy. A jeżeli oczywiście bardzo mocno pada, no to naprawdę są jakieś typu atrakcje, można kupić płaszcze przeciwdeszczowe, można naprawdę wszystko zrobić. I pomimo tego, że na przykład pada właśnie przez pół godziny, i tak dalej tydzień spędzić możecie. My tak zrobiliśmy, przeczekaliśmy ten deszcz. Teraz właśnie wróciliśmy z tej Zadry, czy największej atrakcji, którą zrobiłem. I cieszę się, że akurat jest Karolina i Maciej z nami, ponieważ nie muszę tak się skupiać na Emily i Christine. I też mogę właśnie na chwilę się wyrwać, żeby właśnie zrobić też swoje przyjemności, a nie tylko takie, które dzisiaj robimy dla Emily. Tak czy inaczej, dla każdego jest coś fajnego. I to naprawdę, słuchajcie, od małych dzieci, dwulatków do 80-latków. I każdy naprawdę jest zadowolony. Hey, watch out for these ducks! Catch something! I catch one. I get one thing. Oh yes, good job. Two more. Ocecha Karolina. Oh. Two. Don't get the one. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Amy, count it. Trzy. Cztery. Pięć. I uwaga, fina uwagaczka. 20! Brawo! Gratulacje! Mamy 20! To coś dużego, tak? Tak, czyli mamy w sumie 25 punktów. This is for you. Wow! Yes! High five. Thank you. What do you say? What do you say in Polish? Dziękuję. No i co, i co? Coś jeszcze? Amy, where are we going now? Up, up, up? Yes, up, up, up. How many chameleons you have? Jeden, dwa, trzy. Which one is for Dada? The big one is for me? The big, it's Mama. It's pink. This is Amy. It's Dada. This is Mama's and this is Dada's. This is me. Okay. I tutaj mamy bardzo ładny widoczek na to, co się dzieje na dole. Ten park, jak widzicie, jest po prostu ogromny. Tam na początku jest wejście, my jesteśmy już tutaj, a to jeszcze się ciągnie tam i tam. O, tu jest jakiś budynek w ogóle. I tam dalej jeszcze budują coś. Mama, I don't see the rainbow. Wow. Dużo osób mi zarzucało, że Emilia ma 3 latka i dalej jeździ w wózeczku. No to słuchajcie, mam dla was nowość. Wózeczek jest po to, żebyśmy wozili w nim maskotki. Słuchajcie, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale park otwarty jest od godziny 10 rano do godziny 22 wieczorem w tym momencie. My byliśmy tutaj 10.20, 10.30, teraz już jest godzina 5 po południu, chyba nawet ponad 5. Przepraszam, już jest prawie 6 po południu. Tak tutaj czas leci. I naprawdę chyba połowy nawet jeszcze nie widzieliśmy. I nie wiem, czy zobaczymy, bo po prostu jesteśmy już tak zmęczeni. Więc na pewno, jeżeli tutaj przyjedziecie, przejeżdżajcie na cały dzień, bo jest naprawdę multum rozrywki. Przeróżne restauracje, przeróżne gadżety, przeróżne pamiątki, przeróżne gry, gdzie można dużo rzeczy powygrywać. No naprawdę fajnie się czas spędza. A my teraz przejdziemy chyba się jeszcze na jednego takiego dużego roller coastera i będziemy już powoli zmierzać w kierunku samochodu, czyli wyjścia. Ale to zaraz zobaczymy. And Christine, how is your day? Good. Amazing? Very nice. What do you like the best here? Souvenirs. Souvenirs. Of course, pamiątki. Pamiątki są najważniejsze. Ale jak widzicie, wygraliśmy sporo maskotek, więc Christine jest zadowolona i nie musimy niczego ekstra kupować. Oczywiście, żeby wygrać te pamiątki, też musieliśmy jakąś tam kwotę zapłacić, ale chyba nam się na pewno zwróciło to, co zapłaciliśmy.
A teraz idziemy. Where are we going next? Roller coaster? You want to try? No, no, no. Nie, Krystyn się po prostu boi. You're too scared to do it. A i słuchajcie, zapomniałem powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Naprawdę to miejsce widać, że jest zrobione naprawdę ze smakiem. To wszystko jest tak ładnie połączone. Tutaj ten cały design naprawdę mi się mega, mega podoba. I to jest jeden, podobno z tego co wiem, większych takich parków rozrywki w Europie, więc naprawdę nie mamy się czego wstydzić. A dosłownie od nas z Krzeszowic tutaj jechaliśmy jakieś 35 minut, więc to jest po prostu taki rzut beretem. Dziwię się, że tutaj wcześniej nie byłem. Naprawdę. A teraz idziemy gdzie? A, Emi idzie na łódki? Okej, go Emi! I tak jak mówiłem wam wcześniej, zwróćcie uwagę na to, praktycznie w ogóle w tym momencie kolejek nie ma do takich rzeczy dla dzieci. Naprawdę, w tym momencie Maciej poszedł z Emilią i od razu wchodzą na łódkę. Naprawdę podoba mi się to. Baliśmy się tego najbardziej, że po prostu będzie tutaj za dużo ludzi, że będą tłumy, będą kolejki, a po prostu tak nie jest. Pomimo tego, słuchajcie, że dzisiaj jest sobota i jeszcze są wakacje. How is it? Ah, cool. Oh, so slide. Wow. Słuchajcie, kolejna ciekawa akcja. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że w tym miejscu nawet co kawałek są turbo suszarki, że można siebie osuszyć do zera. Nawet po takich właśnie wodnych zabawach. Niesamowita sprawa. Naprawdę wszystko przemyślane. I oczywiście nie mogłoby się obyć, słuchajcie, bez tradycyjnej koszulki dla Emilii, tak? Emi dla Emi. Emi? It's a dragon Emi? Smok Emi? You like it? Fajne? Fajnie. Fajne, co? I nawet twój rozmiar spasowany. No to leć. Chodź, no. Chodź, chodź. Teraz potrzebujemy kogoś, żeby trzymał Krystyn jeszcze. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz na koniec, bardzo, bardzo ważna. Naprawdę to miejsce nie wygląda tandetnie. Jest naprawdę zrobione wszystko ze smakiem. Pewne wszystkie wykończenia elementów. To nie tak, że idziecie sobie jakimś takim zwykłym parkiem rozrywki, tylko naprawdę to jest po prostu przepięknie. No, o każdy detal ktoś zadbał, żeby to przygotować. Mega mi się po prostu podobało. Dzisiejszy dzień uważam, że jeden z lepszych dni, jakie spędziliśmy w Polsce, dlatego, że po prostu no, Emilia miała niesamowitą zabawę. Zresztą nie tylko Emilia, bo i osoby dorosłe. I co jest też ważne. Natomiast ja oczywiście, jak to już nie wiem, czy mówiłem, czy też nie, warto sobie wybrać kierunek tej wycieczki, czyli na zasadzie, czy to będzie właśnie dla małych dzieci, czy to będzie dla osób dorosłych. Bo jeżeli chcecie pomieszać to wszystko, to moim zdaniem nie ma opcji, żebyście w ciągu jednego dnia wszystko załatwili, wszystko zobaczyli, bo po prostu się nie da. Tego jest naprawdę ogromna ilość tych wszystkich zabaw tutaj dla dzieci, jak i tak samo dla dorosłych. Po prostu niesamowite. Wszyscy jesteśmy mega, mega szczęśliwi. Każdemu się podobało. Ja mam wrażenia, które zapamiętam do końca życia. I ja, słuchajcie, będę się już z wami żegnał. To będzie wszystko w tym odcinku. Widzę, że Emilia jeszcze sobie z Karoliną i z Maciejem robią sobie zdjęcia, a ja się już z wami pożegnam. Dziękuję z góry za wasze komentarze. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało. Polecam wam zdecydowanie to miejsce. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!